Cześć kochani. Artystka wzięła na warsztat znane i lubiane piosenki. Co z nimi zrobiła? Zaraz się o tym dowiemy. Przed wami Kasia Nowa. Cześć. Cześć. Dawno ciebie tutaj nie było, Kasiu. No właśnie, tak stwierdziliśmy rozmawiając pomiędzy w kuluarach, że 6 lat? No, około 6 lat. Wow. Czas tak, Muza Talk ma już ponad 6 lat, więc czas było wrócić do tego, co robisz, czyli do twórczości no twojej. Tak. A dużo się dzieje, więc cieszę się, że będę mogła o tym powiedzieć. Tak, właśnie. Ładne słowo, kochać. Wzięłaś na warsztat piosenki w takim kontekście, o którym mówimy, czyli płyta się nazywa Kochać. Czekamy na płytę, zaraz o tym porozmawiamy, ale dlaczego piosenki znane i lubiane, i to sprzed lat, bo to nie są nowe. No nie. Skąd ten wybór? Wiesz co, ja w ogóle bardzo lubię muzykę, takie starocie, może tak bym powiedziała. Ja się zasłuchuję, jak mam taki wolny czas dla siebie. Oczywiście, no słucham też nowości, ale nie ukrywam, że takim moją ulubioną, wiesz, playlistą, jak gdzieś tam, prawda, sobie czytam, no nie będę nas wymieniać. Tak, okej, na streamach. Tak, na streamach, tak. To rzeczywiście to jest typu właśnie lata 50., 60., 80., uwielbiam lata 80., więc ja myślę, że to po prostu jakoś tak musiało chyba się naturalnie wydarzyć, że stwierdziłam, że pogrzebę troszkę, cofnę się w czasie i pogrzebę właśnie w tych takich naprawdę, w tej naprawdę mega głębokiej studni, bo szczerze mówiąc, jak wiesz, jak zaczęłam przesłuchiwać tych utworów, to trwało trochę, ale to była przyjemność, bo dowiedziałam się o istnieniu utworów, których pewnie w życiu bym tak to nawet nie wiedziała, że są. I też tacy artyści niektórzy, których, bo jednak w tych latach 50., 60., bo taki te lata wzięłam na warsztat, no trochę tworzyło tych artystów naprawdę. Zanim powiemy o tych artystach konkretnie, to dodam tylko, że to są wersje jazzujące, z czego Kasia słynie, bo też lubi ten gatunek. Tak. A żeby nie było... No to nowość. Tak, ale słuchaj, ważna rzecz, bo Rafał Brzozowski wygrał koncert w Opolu piosenką, która odstawała, oczywiście w pozytywnym słowie tego znaczenia, od tych pozostałych, czyli jest zapotrzebowanie, jest tęsknota za takimi piosenkami w takich właśnie wersjach. Właśnie, dokładnie, bardzo dobrze, że to powiedziałeś. Ja myślę, że po prostu jest przesyt taki, wiesz, bo jesteśmy codziennie zalewani taką ilością muzyki. Oczywiście to jest super, tak, ja nie wiem, że to jest złe, ale myślę, że po prostu te dźwięki już nam się trochę zlewają i fajnie jest po prostu wrócić do czegoś takiego, co wiesz, jakiś taki, z takim sentymentem oczywiście, tak, do czegoś, co gdzieś tam może znamy, no nie wszyscy, bo myślę, że młodzi ludzie, tak, to pokolenie teraz... Odkrywają, żeby było śmiesznie. Dokładnie, właśnie odkrywają i to jest też super, uważam. Natomiast ten sentyment, no właśnie ja dlatego też taki, ponieważ mam sentyment, bo pamiętam, jak moja mama, moja babcia, wiesz, słuchały tej muzyki, no bo to jest muzyka ich młodości, tak. I cóż, no i to chyba mi tym zaraziły, to chyba tak na tym to polega, że gdzieś tam z pokolenia na pokolenie gdzieś ta muzyka się niesie gdzieś tam i zostaje na szczęście, tak. Okej, czyli piosenka Kochać jest tą najbardziej ulubioną, tak? Uwielbiam. Czy najbardziej? W tym momencie chyba moją najbardziej ulubioną będzie mój ten następny singiel, który teraz będzie wychodzić. Okay. Jeżeli mogę już pochwalić się, tak, to jest Kwiat jednej nocy. Ja, wiesz co, zrobiłam tak inną wersję, wydaje mi się, że no właśnie jestem bardzo ciekawa reakcji właśnie ludzi. Ale wróćmy do Kochać, bo to jest tytuł piosenki, tytuł płyty. Piotr Szczepanik? Dobrze? Piotr Szczepanik, tak. Dobrze pamiętam, właśnie wszystkie nasze mamy, babcie. Że w nim kochały. Pewnie tak, ale i śpiewały, ale myślę, że to jest tak fajna piosenka właśnie, co ona ma w sobie, że jakby pokochała się w tym pewnym znaczeniu oczywiście. Co tam jest? Liryka, muzyka, co najbardziej? Tak bardzo oczywiste słowa o tym, że każdy z nas chce kochać i być kochanym i że miłość jest no banał, ale no, taka jest prawda, tak naprawdę najważniejsza. No. I wiesz, że to wszystko, co przeżywamy, prawda, na co dzień, ten pęd cały, który dzisiaj w pędzie, którym żyjemy, to chyba nie ma sensu, jeżeli nie ma w naszym życiu miłości. Jest taki punkt odniesienia, tak? Tak, no.
Warto chyba wspomnieć, zresztą mówiłaś o tym już wielokrotnie, nasz wspólny znajomy, czyli Marek Gorzeński, świętej pamięci, był poniekąd takim troszkę twoim dobrym duchem przy bardzo tej płycie. Bardzo dobrym duchem. To był człowiek, który... Tak, nie ukrywam, że bardzo mnie nakierował. On od początku, jak się poznaliśmy, w taki zabawny sposób się poznaliśmy na festiwalu muzycznym, gdzie ja śpiewałam, no byłam tam po prostu gwiazdą, jedną z gwiazd wieczoru, a w międzyczasie toczył się konkurs jakiś taki wokalny i Marek jakiś taki był chyba zakręcony i po tym moim występie mówi tak, podszedł do mnie i na ucho mówi do mnie, pani wygrała. Ja mówię, ale panie Marku, ja nie śpiewam, tutaj w konkursie nie startuję, tak? Ja tak po prostu, już wtedy go od razu polubiłam, mówię, ten facet po prostu ma, naprawdę. Tak, charakterystyczne tak, R. Dowcip, tak, tak, tak i w ogóle i tak. No i od tego czasu się zaczęła ta nasza taka, no chyba mogę powiedzieć śmiałość, przyjaźń, bo rzeczywiście to był taki mój przyjaciel. Często bywałam u niego w domu rodzinnym, tak? Bardzo zresztą lubię jego żonę, poznałam dzieci i te spotkania nasze były bardzo owocne za każdym razem, bo oczywiście oprócz tego, że Marek był duszą towarzystwa i po prostu organizował mnóstwo takich spotkań, do niego zresztą lgnęli ludzie, tak? Organizował takim mnóstwo... integratorem. Tak, dokładnie tak, łączył ludzi właśnie z różnego pokolenia. Oprócz tego, że organizował takie spotkania właśnie w domu, też między innymi swoim, gdzie po prostu zawsze zapraszał muzyków, no głównie muzyków, no to po prostu przy tych naszych spotkaniach on mi puszczał mnóstwo muzyki i właśnie to chciałam, do tego dążę, że dzięki niemu ja oczywiście gdzieś tam mi się pootwierały jakieś tam klapki w głowie i oczywiście ja też wiedziałam, że już od jakiegoś czasu bardzo fascynowałam się gdzieś tam taką muzyką jazzującą, jazzem i tylko nie wiedziałam za bardzo, jak to ugryźć, tak? I Marek gdzieś tam mnie gdzieś tam pewnie motywował i właśnie puszczał mi różne utwory i Kasia, zobacz, ja bym cię widział w tym, tutaj posłuchaj tego, zobacz, jakie to jest fajne. Dzielił się po prostu tymi emocjami, tą muzyką, to było super. Bardzo jestem za to wdzięczna i też nie ukrywam, że przy wyborze rzeczywiście tych utworów, które po prostu już na tej płycie się znalazły, no my siedzieliśmy po prostu i studiowaliśmy, że tak powiem, w pewnym sensie, tak? I ja mówię, Marek, może ta piosenka? A on mówi, a może ty znasz to? No nie? Mówi, zobacz, może tobie zaśpiewają. Ja mówię, no okej. Okay. To nie jest tak, że on mi narzuca, on po prostu mi gdzieś tam sugerował coś, mówi, słuchaj, może ta piosenka? Mówi, nie, to nie, tego nie, to jest, a co to powiedział? Jest słabe. Co powiedział, jak wybrałaś scenę w Warszawie? Pamiętam, nie bez kozery, że tak powiem. Tak, oczywiście. To znaczy ja już wcześniej śpiewałam gdzieś tam, właśnie jak były te spotkania jakieś różne, to ja kocham ten utwór generalnie, tak? I śpiewałam na różnych gdzieś tam spotkaniach towarzyskich sobie gdzieś tam ten jego utwór, więc już był jakby przywyk do tej myśli, że ja będę chciała gdzieś kiedyś pewnie coś z tym zrobić. To jego słowa. No, tak, więc nie wiem, czy był jakiś mega zaskoczony, ale w sensie tym, że wybrałam ten utwór, ale na pewno był mile zaskoczony, bo on jeszcze słyszał, no nie ukrywam, że jak siedzieliśmy, to był grudzień tamtego roku, tą taką wersję jeszcze nie do końca skończoną tego utworu. I co, poprawiałaś coś? Poprawiałaś jeszcze jakieś? To znaczy, to już były takie naprawdę kosmetyczne rzeczy, bym powiedziała, ale podobała mu się ta wersja i stwierdził, że właśnie w takiej wersji jeszcze tego utworu nie słyszał, tak? Więc no cieszę się, no bo to jest ważne, prawda? Że miałam jego, tak, prawda, pieczęć, że jest okej. Okay. Swoją drogą ciekawe, co by świętej pamięci Czesław Niemen powiedział. Do tego już nie wiem. Zbyt wcześnie odszedł. Ale myślę, że co? Myślisz, by mu się podobało? Mam nadzieję, że tak. Myślę, że tak. Bo wiesz, no oczywiście wzięłam na warsztat no klasyk i naprawdę trudny utwór. I naprawdę wszystkie te utwory to jest wyzwanie. To było wyzwanie dla mnie. Natomiast ja myślę, że właśnie przez to, że tak inne wersje zrobiłam i jednak no, w nurcie takim, no myślę sobie, że jednak no, ciekawym, dobrym, tak bym to śmiało powiedziała, to myślę, że no chyba nie ma siary, no. Nie, że tak powiem. Ja myślę, że nie ma, a ty masz oczywiście pomysł taki, żeby na płycie były nie tylko utwory znane, wcześniej wykonywane w aranżacji twojej, ale też twoje utwory. No właśnie, jest tak. Kilka chciałam twoich tak pomieszać utworów. Troszeczkę, tak. Więc rzeczywiście jest parę
moich autorskich i wzięłam też właśnie utwory, które już wcześniej istniały, moje autorskie, ale po prostu właśnie w tej konwencji, w tym nurcie takim jazzująco-swingującym je zaaranżowaliśmy i myślę, że zyskały właśnie trochę takie inne życie, nowe, no ale ogólnie też zyskały po prostu, też widzę reakcje na koncertach, że się po prostu bardzo podobają. Właśnie, właśnie, bo wykonujesz te piosenki, właśnie. To jest zespołem żeńskim w ogóle. Żeńskim, to jest, tak, no właśnie. Właśnie to też o tym chcę powiedzieć, że to był taki mój od początku pomysł i właśnie marzenie, tak? Same baby. Tak, że ja chcę zrobić tak właśnie żeński zespół. No i mam kontrabasistkę Klaudia Bliss, pianistkę Anna Hajduk-Rynkowicz. Pozdrawiam dziewczyny. No i tak sobie właśnie w tym trio sobie koncertujemy i szczerze są naprawdę bardzo, bardzo pozytywne odzewy. No podoba się, podoba się. Jest to, jest, to, jest to pewien rodzaj takiej odskoczni dla tych właśnie, o czym mówiliśmy, tej muzyki pop, takiej, wiesz, że nas otacza dookoła, mówiąc kolokwialnie. Co jest, która piosenka była najtrudniejsza? Bo no, wspomniałaś o kwiat jednej nocy, właśnie, a jeszcze są inne, ale właśnie może to wyjdzie w tej odpowiedzi, która była na... Wiesz co, ja się wzięłam jeszcze na warsztat jedną piosenkę Czasowa Niemena Obok nas. O, mniej znana. Tak, ale to nie jest łatwa piosenka i generalnie jeszcze w ogóle uważam, wiesz co, że w ogóle wszystkie te piosenki... żeby zaśpiewać je, w sensie zinterpretować, bo to chodzi tak naprawdę. Nie chodzi o to, żeby odśpiewać, tylko coś dać od siebie i żeby po drugiej stronie, jak ktoś tego będzie słuchał, żeby coś poczuł, to ja cieszę się, że jestem w tym momencie życia właśnie, że właśnie uważam, że byłam bardzo gotowa, żeby właśnie taką płytę nagrać właśnie z takimi utworami, bo trzeba wiedzieć tak naprawdę, o czym są te utwory. Żeby zaśpiewać piosenkę Kochać, czy właśnie Obok nas, nie chcę powiedzieć, że 19-latka nie mogłaby tego zaśpiewać, tak? Bo nie chcę nikogo dyskryminować, ale myślę, że troszkę trzeba w życiu przeżyć po prostu. Mały bagaż mieć. Tak, taki właśnie miłosny i w ogóle, tak, dokładnie. Nawet nie mały, tylko chyba nawet dużym, powiedziała, czy dużym, żeby to źle nie zabrzmiało, no ale coś trzeba przejść. No jakiś etap za sobą. Tak, jest, no. Jesteśmy oczywiście w okresie, kiedy dzieje się dużo koncertów, bo po pandemii. Zaczynają się, tak. Cieszę się, bo widzę, że to się właśnie jakoś tak, przepraszam cię, wasze słowo, zaczyna właśnie rozwijać. I wiesz co, ja jestem z tych takich osób, które po prostu budują tą swoją ścieżkę muzyczną, karierę muzyczną tak krok po kroku. I cieszę się, bo widzę, że po prostu te moje starania, no po prostu są wyniki tego, tak? I to jest chyba dla artysty najważniejsze tak naprawdę, tak? Żeby jednak, wiesz, ta jego praca gdzieś tam ciężka owocowała właśnie no, w tym, że są te koncerty, w tym, że ludzie, jeżeli posłuchają tego w radiu, tak? Czy w ogóle, no nie wiem, właśnie w tych streamingach stwierdzą, że to ma jakiś sens, tak? Żeby nikt z tego nie robi po to, żeby wrzucić to do szuflady tak naprawdę, no. Dobrze, kiedy ta płyta? No chciałabym we wrześniu, żeby wyszła, czyli na jesień generalnie. Powiedz mi taką rzecz, na pewno zapamiętałaś jedno słowo, zdanie, może kilka tego, co Marek mówił w czasie waszych długich i owocnych spotkań. Jakieś motto, nie wiem, może jakiś fragment, jeśli możesz. Mhm. Czy było coś takiego, zapamiętałaś? Marek generalnie, to trudne pytanie, wiesz, bo Marek słynął z tego, że po prostu był słowotok, słów generalnie, anegdot z jego strony. Ale on też był bardzo prostolinijny i szczery. Bardzo, tak, więc jak mu się coś nie podobało, to ci powiedział to prosto z mostu, rzeczywiście. Ale no chyba miałam to takie duże szczęście, że bardzo mnie lubił, bardzo. Okay. I jakoś nigdy nie usłyszałam od niego tam jakichś chyba, no takich słów, które by mnie zraniły, tak bym powiedziała. No zresztą zawsze był taktowny raczej mimo wszystko. Mimo tego, że tak powiedziałeś, był bezpośredni, to jednak to było z taktem, że coś tam słyszałam o kimś opowiadał. Okej. Okay. No. Rozumiem, że to zostawiasz do siebie jako tajemnicę z tych spotkań.
wiesz co, no, pytasz o mnie jakoś jedno takie zdanie, które zapadło mi, ciężko mi naprawdę, nic mi takiego konkretnego nie przychodzi do głowy, ale mogę powiedzieć, że na przykład, że za każdym razem jak widziałam Marka, to opowiadał mi sprośne dowcipy. Nie będę chciała sobie opowiadać, okay, ale z tego słynął, to na pewno mogę powiedzieć. I było zabawnie, zawsze było po prostu śmieszne. I śpiewająco, i zabawnie, tak. I ogólnie. Posłuchajcie Kasinowej. Kasia Nowa ma dla was fajne rzeczy, fajne wykonania, polecam. No i co? Zdrowia i wszystkiego najlepszego. Dzięki żeby ci się serdecznie. Wszystko udawało. Nie jest to koniec naszego spotkania, bo mam dla ciebie jeszcze 5 tendencyjnych pytań. Gotowa? Bardzo się cieszę. Nie mogę się doczekać. Dawaj. Pierwsze pytanie. Piosenka, którą często śpiewałaś w dzieciństwie. Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda. To jak byłam taka bardzo mała. Okej, no to tak to było, rozumiem, z przedszkola. No tak, 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 z przedszkola. A później, jak już byłam trochę starsza, to ja byłam zakochana w, znaczy, zabrzmi, w repertuarze Natalii Kukulskiej i pamiętam, że śpiewałam te jej piosenki właśnie tam bardzo słynne, prawda? Dłoń na przykład, taka okay. była piosenka. Utwór, którego nie cierpisz. O Jezus Mario, którego nie cierpię? Czy jest taki utwór, którego nie cierpię? Ha. Teraz się, nie chcę się komuś narazić. Idziemy dalej. Dałabyś wiele, żeby wystąpić z... No, z wieloma osobami. Bardzo cenię, jeśli chodzi o to jazzujące środowisko, Diane Kroll. Bardzo bym chciała. To jest takie moje marzenie. Była niedawno w Polsce na koncercie. Super koncert, notabene. A z takich, nie wiem, popowych artystów, do tych, co niestety już nie żyją, typu Prince, George Michael i tak dalej, a z żyjących, matko jedyna, ciężko, Beyoncé może? Nie, Shakira, bardzo lubię Shakira. Jezu, jednak. No. Dobra, chciałabyś umieć śpiewać jak Kasia Nowa. Ale pytanie, okej. Okay. Chciałabym myśleć jak. Wiesz co? Myślałam o tym, żeby kiedyś dotknąć trochę opery. Mhm. Więc może coś operowo, ale czy ktoś mi tu przychodzi do konkretny na myśl? Nie, ale żeby wykształcić trochę swój głos też operowo. Okay. Klasycznie. Okej. Okay. Czyli wszystko przed tobą? No, tak. Może jakiś taki dotknąć jakiegoś takiego projektu, coś spróbować. No. Dlaczego nie? Trzeba się rozwijać. Ja trzymam kciuki. Dobra, dzięki. To ostatnie pytanie. Nigdy nie zaśpiewasz. Z czy czego, tak? No dobra, trudno, najwyżej się narażę. Disco polo. No to nie jest mój gatunek po prostu. Muszę tak powiedzieć, że 90% albo 95% pytanych, egzaminowanych odpowiada w ten sposób. Także nie, jesteś w licznej grupie. Słuchajcie, Kasia Nowa powiedziała szczerze na wszystkie pytania. Powodzenia. Nie dziękuję. No właśnie, powodzenie jest bardzo potrzebne, bo jak to ci na Tytaniku, prawda? Nie mieli tego chyba szczęścia za bardzo dużo. Tak. No. Do zobaczenia. Do zobaczenia.